nas bloga Przepisy Kulinarne. Dzisiaj przygotujemy pyszne danie jednogarkowe, czyli kociołek z makaronem, kiełbasą i warzywami w sosie pomidorowym. Danie jest szybkie i bardzo proste do zrobienia. Zapraszam! Do przygotowania kociołka będziemy potrzebować 400 g makaronu świderki, 400 g pieczarek, 250 g suchej cienkiej kiełbasy, sporą czerwoną paprykę, dwie niewielkie cebule, pół litra pasaty pomidorowej, pół litra bulionu drobiowego oraz przyprawy: sól, pieprz, pieprz ziołowy, czosnek suszony, natkę pietruszki i koriandrę. Pieczarki przekrawamy na pół i kroimy w plastry. Paprykę kroimy w paseczki. Cebulę w piórka. Kiełbasę kroimy w plasterki. W dość sporym garku rozgrzewamy olej i wrzucamy cebulę. Oraz pieczarki. Smażymy jakieś 10 minut. Następnie dodajemy paprykę i kiełbasę. Smażymy jeszcze 2-3 minuty. Po tym czasie do garnka wsypujemy makaron, wlewamy pasatę oraz bulion. Dodajemy przyprawy. Składniki mieszamy ze sobą. Garnek nakrywamy pokrywką i całość dusimy na niewielkim ogniu, od czasu do czasu mieszając. Jeśli makaron wchłonie cały płyn, podlewamy go wodą lub bulionem. Całość gotujemy pod przykryciem przez jakieś 25-30 minut, aż makaron zmięknie. Link do pełnego przepisu na moim blogu znajdziecie w opisie filmu. Jeśli spodobał Wam się przepis, zapraszam do subskrypcji kanału lub odwiedzania moich profili na Instagramie i Facebooku.